plany, nowe postanowienia. Ileż to razy zdarzyło się Wam je czynić u początku roku? Nowa dieta, mniej wydatków, większe oszczędności, osiągnięcie sukcesu, lepsza praca. A czy nie lepiej zacząć od uporządkowania przestrzeni wokół siebie, własnego domu, pokoju? Pomóc nam w tym może Marie Kondo i jej najnowsza, bestsellerowa Magia sprzątania. Japońska sztuka porządkowania i organizacji. Ta książka podbiła serca i zrewolucjonizowała życie milionów ludzi na całym świecie. Metoda KonMari to nie tylko proste recepty na uporządkowanie przestrzeni mieszkalnej, ale też klucz do nabycia umiejętności organizacji życia. Dzięki tym prostym rozwiązaniom, zaproponowanym przez japońską profesjonalistkę w dziedzinie porządkowania, uda nam się na przykład umiejętnie selekcjonować rzeczy i umieszczać je we właściwych miejscach, utrzymywać ład i porządek wokół siebie, a także rozróżniać rzeczy naprawdę cenne pośród masy śmieci, którymi zdarza nam się zasypywać. I tak, wykonując tych kilka prostych kroków, uda nam się zyskać lepsze, harmonijne życie. Polecam tę książkę wszystkim, w szczególności osobom, które jeszcze nie poczyniły postanowień noworocznych, a od roku 2016 oczekują dobrej zmiany w swoim życiu.